Jeżeli jest to taki trening, który robimy na co dzień, tylko po prostu w upał, warto się troszeczkę lepiej nawodnić i przede wszystkim zadbać o to nawodnienie w trakcie treningu. Jeżeli chodzi o to, co możemy zjeść przed treningiem, raczej takie lekkie potrawy. Ja bym polecał jak owoce typu banany albo owoce takie sezonowe typu maliny, borówki. To, co jest teraz tak naprawdę dostępne przed treningiem, około 45 minut, nawet do godziny, możemy sobie spokojnie zjeść, żeby na treningu też czuć się lekko. I tak naprawdę to chyba tyle. Jeżeli chodzi o też trenowanie w upale, warto zadbać o to, że jeżeli wychodzimy na takie ostre słońce w ciągu dnia, no krem z filtrem, żeby po prostu też zadbać o ochronę naszej skóry i coś na głowę, żeby nie dostać udaru po prostu. Jeżeli mamy takie upały jak teraz w okolicach 30 stopni, warto trenować rano, tak do godziny 10. Później to słońce już wychodzi, jest ostrzejsze i zdecydowanie już nie polecam wtedy trenować. A jeżeli chcemy trenować, no to na pewno nie bieganie na otwartych przestrzeniach, tylko jakieś treningi takie bardziej siłowe, w cieniu drzew, kiedy to słońce już zajdzie, tak w okolicach już 16-17, to słońce już troszeczkę mniej praży, wtedy możemy spokojnie wychodzić i wtedy możemy spokojnie trenować do późnych godzin wieczornych tak naprawdę. Wszystko zależy od tego, w jakich godzinach wolimy bardziej trenować. W trakcie takich upałów, jeżeli już chcemy koniecznie wyjść, nie mamy innej możliwości, wychodzimy na ten największy żar, no po prostu unikać takich treningów, które bardzo mocno wykończają, bardzo mocno podnoszą nasze tętno, jakieś mocne sprinty, ćwiczenia takie wielostawowe typu burpee. Raczej staramy się wtedy pracować troszeczkę na troszeczkę mniejszych obrotach, ponieważ ten organizm i tak zareaguje, także myślę, że takich ćwiczeń właśnie typu trening interwałowy raczej wtedy unikamy, bardziej spokojne formy. Czas treningu dostosowujemy do własnych tak naprawdę potrzeb, do własnych możliwości. Jeżeli czujemy, jeżeli jesteśmy już bardziej zaawansowani, no to wtedy spokojnie może ten czas być godzina, półtorej godziny treningu. Osoby początkujące raczej tak do 45 minut, godzina to już naprawdę maksymalnie, ale z tym czasem, kiedy poświęcamy na rozgrzewkę i dobre rozciągnięcie i rozluźnienie ciała po treningu.